26 kwietnia 2014 roku w Grudziądzu po raz szósty zorganizowano akcję Motoserce. Na początku motocykliści zebrali się pod kościołem Najświętszej Maryi Panny, a następnie kolumną motocykli przejechali na parking pod teatrem, gdzie czekały na nich kiełbaski z grilla i koncert. Głównym celem akcji jest zbiórka krwi dla dzieci. Wszystkie osoby pełnoletnie mogły oddać krew. Zostały do tego celu przygotowane specjalne stanowiska. Jaki cel ma akcja Motoserce? Celem akcji Motoserce jest zbiórka krwi dla dzieci głównie. Czy ta zbiórka cieszy się wielkim zainteresowaniem, czy może motocykliści niechętnie oddają krew? Jak widać, z roku na rok coraz więcej jest chętnych, coraz więcej jest motocyklistów i coraz więcej ludzi oddaje krew. Jest to szósta edycja Motoserca w Grudziądzu. Czy planowane są kolejne? Tak, co roku planujemy w tym samym terminie, w terminach zazwyczaj kwietniowych. Planujemy w przyszłym roku oczywiście następną akcję.